Czołem! Ja nazywam się Przemek Dubiński. Do tej pory robiłem filmy o górach, jednak kontuzja, którą złapałem w maju tego roku, nie pozwoli mi na powrót na szlak prawdopodobnie wcześniej niż w 2024 roku. Filmy górskie będą się oczywiście pojawiały, ponieważ archiwa mam obszerne, ale nowy materiał postanowiłem już ująć w troszkę inną formę. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a jeśli interesuje Was turystyka, rozważcie subskrypcję kanału i dołączenie do mnie na Facebooku oraz Instagramie. Ja tymczasem zapraszam Was na moje topowe miejsca w Salzburgu. Miasto Mozarta to według mnie prawdziwa perełka i było dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. Dlaczego? Bo mając niezbyt udane doświadczenia z pobytu w Grazu, nie sądziłem, że Austria jest w stanie zaskoczyć mnie na plus. I jak się okazało, bardzo się pomyliłem. Salzburg zrobił na mnie duże wrażenie. Nie przez swoją wielkość, bo nie jest to duże w naszym rozumieniu miasto. Zajmuje około 65 km2. Dla zobrazowania Częstochowa jest większa o 100 km2. Miasto ujęło mnie ze względu na swoją piękną architekturę, atrakcje w samym centrum i w jego okolicy, przyjazną atmosferę, ale i przez to, że odbierałem je jako przystępne, stonowane i pozbawione pędu. Takie, w którym możesz się na chwilę zatrzymać, wypić w spokoju kawę i pomyśleć. W Salzburgu od początku poczujecie się jak u siebie. Miasto leży na wysokości 424 metrów nad poziomem morza i otoczone jest przez niesamowite górskie krajobrazy. Jest bardzo czyste i doskonale skomunikowane, ale szczerze, jazda trolejbusem, tak, dobrze słyszycie, lub innym środkiem komunikacji nie jest konieczna. Wystarczy, że zaparkujecie samochód na jednym z parkingów Park and Ride i spokojnie możecie ruszyć na nogach. My skorzystaliśmy z parkingu przy Messe Centrum, z którego jest ledwie 3 km do pierwszej atrakcji. W sam raz na spacer. Parking jest obszerny, całodobowy i monitorowany. Jest również darmowy w okresie wakacyjnym po wykupieniu biletu za 3 euro na Altstadt Shuttle. To autobus numer 18, który dowiezie Was do centrum i z powrotem na parking. Bez biletu parking kosztuje 15 euro za dobę, a w cenie można korzystać z komunikacji miejskiej. Ale tak jak wspomniałem, nie jest to konieczne, bo wszystko jest blisko. Pierwszym miejscem, które warto odwiedzić, są ogrody Pałacu Mirabel. Zostały one wraz z pałacem wybudowane na początku XVII wieku na zlecenie, uwaga, księcia Wolf Dietrich von Reitenau. Z rezydencją wiążą się dwie aferki. Po pierwsze, miała ona być przeznaczona dla kochanki księcia, Salome Alt, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, która urodziła mu 15 dzieci. A po drugie, tak się złożyło, że książę był biskupem. No nieźle. Ta romantyczna historia zakończyła się jednak dla obu bohaterów raczej kiepsko. On został usunięty i uwięziony, a kobietę wygnano z pałacu. Obecnie jest tutaj rezydencja burmistrza miasta i odbywają się śluby. Piękne ogrody uznawane są za najlepszy przykład europejskiej sztuki ogrodniczej, nie ustępujący ogrodom we Francji. Doskonale utrzymana roślinność i przepiękne budynki, mimo tłumów, robią świetne wrażenie. Wyobrażam sobie, że rano lub późnym wieczorem jest tutaj bardzo klimatycznie. My jednak byliśmy w szczycie, co nie było optymalne, ale i tak zdecydowanie polecam Wam odwiedzenie tego miejsca. Warte zaznaczenia jest to, że będąc w ogrodach Mirabel, można, tak jak my, załapać się na wystawę. Bardzo fajne doświadczenie. Można także posiedzieć na bardzo popularnej i chyba instagramowej ławeczce. Dlaczego uważam, że popularnej? Bo co rusz ktoś dyskretnie zaglądał, czy już się z niej nie zebraliśmy. Kolejne miejsce warte odwiedzenia w Salzburgu to most Marco Feingoldsteg. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wymawiam. Tradycyjnie, jak to na różnych mostach, ludzie zapinają na pamiątkę swojego pobytu kłódki. Budowla oprócz walorów estetycznych jest dobrym miejscem obserwacyjnym. Widać z niej jak na dłoni twierdzę, która góruje nad miastem, a także piękny hotel. Po zejściu z mostu warto wypić kawę na nadbrzeżu, obserwując pływające łodzie i spacerujących ludzi. Wszystko w atmosferze slow. Po kawie można ruszyć do kolejnych atrakcji, a są one usytuowane na Starym Mieście. Jedną z nich jest sklep z pluszakami. Oczywiście żartuję. Tu wpadliśmy tylko na chwilę, a kolejna atrakcja to Getreide de Gasse, ulica Zbożowa. Super miejscówka i jednocześnie najważniejsza ulica Starego Miasta. Jest ona jego sercem, a od końca XX wieku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Spacerując można oglądać m.in. świetne szyldy sklepów, wzorowane na ich średniowiecznych odpowiednikach. Warto wiedzieć, że dawniej mieszkali tu bogaci kupcy i rzemieślnicy, a także lekarze i inni możni mieszkańcy Salzburga. Tu urodził się też Mozart. Międzynarodowe sieci handlowe, sklepiki z delikatesami i historyczne warsztaty rzemieślnicze zapraszają na zakupy. W karczmach o wielowiekowej tradycji można zjeść regionalne dania. My zawsze staramy się próbować czegoś z kuchni regionalnej, więc w naszym przypadku wjechał Wiener Schnitzel. Oj, dobry był! I nie wyczyścił portfela. Zestaw to koszt 12 euro.
Dalej warto ruszyć na Residenzplatz, czyli główny rynek. Naprawdę świetne miejsce. Swoją nazwę wziął od tego, że mieści się przy nim dawna rezydencja arcybiskupów, a także nowa rezydencja. Początki placu sięgają XVI wieku, a obecnie organizowane są tutaj wydarzenia muzyczne oraz sportowe. My spotkaliśmy dorożki, podobne do tych z Krakowa, i ulicznych grajków. Ogólnie bardzo fajny klimat. Na placu stoi również największa barokowa fontanna, którą można spotkać poza Włochami. Zbudowano ją z marmuru w połowie XVII wieku, a przedstawia motywy morskie, trytona w otoczeniu innych mężczyzn, podtrzymujących misę, koni morskich, delfinów i innych zwierząt wodnych. Warto też zwrócić uwagę na katedrę. Wpisana jest ona na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do zwiedzania dostępne jest zarówno bardzo bogate zdobione wnętrze, jak i krypty. Nad całym miastem góruje kolejna atrakcja – twierdza Hohenzollern. Znajduje się na górze Festungsberg i jest największym zamkiem warownym w Europie. Zbudowana została w drugiej połowie XVI wieku i to z niej właśnie rozpościela się kapitalny widok na miasto. Do twierdzy można dostać się o własnych siłach, ewentualnie kolejką. Następna atrakcja to gratka dla fanów współczesności. Chodzi mianowicie o Red Bull Hangar Sieben. Jest to czynne codziennie, w godzinach od 9 do 22, darmowe muzeum. Wyjątkowa architektura sprawia, że to miejsce stało się jednym ze znaków rozpoznawczych Salzburga. Przed muzeum dostępny jest obszerny parking, więc nie musicie obawiać się, że zabraknie dla Was miejsca. Sama miejscówka położona jest bajecznie. Alpy i lotnisko. A w środku? Można się zachwycić. No powiem Wam, że świetna miejscówka. Rewelacja, przepiękne eksponaty i one są na chodzie. To jest najlepsze, że one wszystkie działają, jeśli potrzeba. Są to eksponaty prywatnych osób, ale czad, no niesamowite, patrzcie tylko. Salzburg to nie tylko samo miasto, ale również piękne okolice, no i zamki oraz pałace. Ja polecam odwiedzenie Hellbrunn. Dawniej pałac miał służyć arcybiskupim zabawom, a obecnie jest miejscem, gdzie można na spokojnie odpocząć. My wybraliśmy się tam późnym popołudniem i był to bardzo fajny spacer, który uspokoił nas po całodziennym zwiedzaniu. Kolejna atrakcja to pałac Leopoldskron. Od obszernego i wygodnego parkingu można zrobić bardzo widokową pętelkę w cieniu twierdzy Hohenzollern i wzdłuż Almkanal. Bardzo przyjemny i uspokajający spacer. Ciekawostką jest, że w 1965 roku kręcone były tutaj zdjęcia do nagrodzonego Oscarami filmu pod tytułem Dźwięki muzyki. Do dziś mieści się tu elegancki hotel, który prezentuje się najefektowniej z zachodniego brzegu Stawu. To tyle jeśli chodzi o atrakcje Salzburga, które mogę Wam polecić. Organizacyjnie dodam tylko, że zatrzymaliśmy się w hotelu Garni Melani. Bardzo sobie chwalimy tę miejscówkę ze względu na wysoki standard i świetne usytuowanie. Cisza, spokój i wszędzie blisko. Poza tym obsługa była na wysokim poziomie, a śniadanie bardzo urozmaicone i naprawdę smaczne. Do tego w cenie mieliśmy możliwość skorzystania z basenu, także zdecydowana łapa w górę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie też w komentarzu, jakie miasto w Austrii zrobiło na Was największe wrażenie, bądź jakie chcielibyście odwiedzić. I pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko ruszajcie w trasę. Ciao!